Dzień dobry widzowie, dzień dobry kamraci, kamratki, kamraciątka. Jesteśmy w centrum Bydgoszczy, a prawie w centrum, w lewo jest droga, odchodzi do Placu Ratuszowego, tam gdzie są nasi wodzowie, w cudzysłowie. A tutaj w tej chwili się zbliżamy do jarmarku tego świątecznego. Dzisiaj jest 2 grudzień, czekamy w dalszym ciągu na uwolnienie naszych chłopaków. Także zanim dotrą dobre wieści z Kalisza, no to pochodzimy troszkę po tym jarmarku. Tak. Przełącza, jak tu się przełącza. A, fajnie. Tak, tutaj widzimy, jesteśmy przy spikrzach. Spichlerzach powinno być, no ale jak to? Spichlerze, spikrze. Przy ulicy Grodzkiej. Tak to mniej więcej wygląda. Tak to mniej więcej wygląda. To jest ulica Grodzka. To jest ulica Grodzka. A tutaj idziemy. A, nasze latorośle. Młodzież. Pięknie, niezamaskowana. A na ciele zamaskowanie oczywiście. Tak, muszę dawać przykład. Tak to wygląda, to jest to ulica, dochodzimy do Placu Ratuszowego, to się chyba tak nazywa. Centrum choineczka. Choinka. A nie będę tam szedł, bo tam pamiętacie, kamraci, kto był, to pamięta ten plac ratuszowy. Taka zmysia Stanisława Tyma. Rzeczywiście on waży gdzieś około chyba 60 parę kilogramów. To się nazywa przechodzący przez rzekę, czy tam przechodzący przez Brdę. To jest rzeka Brda. Ona ma połączenie z Wisłą, a z Wisłą dalej do morza. Też można stąd dopłynąć statkiem właśnie. W tej chwili to nie działa, ale można zamówić sobie rejs po Brdzie, po kanale brdowskim, brdowskim. No właśnie. I ten par się trzyma. Widzicie, kochani, on się w ogóle niczym nie jest tam przyspawany. Po prostu tak jest wyważone to wszystko, że nawet przy największych
wiaterkach, a dzisiaj jest gdzieś około 0 stopni i dość silny wiatr, gdzieś tak powiedzmy w granicach 30-40 na godzinę. Jest alert ostrzegający, także tak to mniej więcej wygląda. O. Tak. Ja też pierwszy raz tutaj idę. Do niedawna jeszcze grałem przy tym moście dla moich bezdomnych, dla zwierząt, ale już się to nie da. Akordeon też by tego nie wytrzymał. Tak to wygląda z daleka, a tam widzimy koło młyńskie, czy jak to się nazywa. Teraz tam może podejdziemy, to będzie bardziej wiadomo, o co chodzi. Dość pustawa jest godzina w tej chwili, 13:10, także troszeczkę jest więcej ruchu wieczorem, ale też pogoda jest sprzyjająca, dlatego tutaj pan ma jakieś coś, słodkości jakieś widzimy. Tak, dzień dobry. Jest trochę ruchu dzisiaj? Nie ma. A wieczorem mam swój kanał na tym, dlatego widzowie są zainteresowani jarmarkiem bydgoskim. Mhm. A wieczorem jest trochę większy wieczorem. Większy, aha. A co państwo macie, jakieś słodkości? Tak, mam takie ciepłe wafelki z karolami, to się będę poczęstować. Ja dziękuję, widzi pani, po mojej posturze. Małka, małka. Lekarz powiedział absolutnie żadnego cukru, drugi powiedział nie pić, czwarty nie palić, to wszystko na tego. Ale ja robię zupełnie odwrotnie, także już dziękuję ślicznie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Słodka kukurydza. Pyszna kukurydza. O, takie tutaj mamy klimaty. Frytki oczywiście. Frytki. Świeże holenderskie frytki. Zimno dzisiaj, prawda? No, do użytku prywatnego? Do YouTube'a. Do YouTube'a? Do YouTube'a. To ja nie chcę. Nie, no to ja pana wykasuję. Tak? Dzięki szczerze. Ten w tej chwili nie widać już, tak? Ja tylko wrzuciłem na frytki. Nie, ja nic ja rozumiem, że kompi wszystko, ale to by nie tak, chciał. Tak, oczywiście. Żona może rozpoznać. No to akurat nie mam, ale to powiedzmy, że... No to życzę takie wszystkie dobre. Świąteczna gospoda. Świąteczna gospoda. Zobaczymy jak. Takie ceny są. Można wina się napić, piwa. Tak, witajcie. To jest. Tak, to ja, wasz łoś. Szanowna pani. Tutaj trochę na Bydgoską ulicę. Uwaga, uwaga! Skupiamy się już teraz na 3-4. Zrobimy wielkiego świątecznego przytulasa. To uwaga! 3-4. Tulimy się wesołych świąt. A i tutaj wchodzimy przez taką bramę piękną. Widok na drugi brzeg Brdy.
A właśnie. Piękne niebo. Zachmurzone, ale tak jak mówię, jest bardzo wiecznie. O, Mikołaj. Mikołaj. Z prezentami, ciekawe co nam przyniesie, pewnie paczkę wstępnych szczepionek. Pewnie niektórzy się ucieszą. A co tutaj jest, to każdy widzi. Indianie kowboje. A, takie coś. Tym się chyba jeździ gdzieś tam do Teksasu. Ale to nie czynne. W tej chwili jest może wieczorem. A tutaj mamy gofry. Gofry, gorąca czekolada. O, to chcę zobaczyć, napić się, jaka jest cena. Ceny są dodatki też. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak idzie? Można panią sfotografować czy nie? O Jezu, a po co? Ja mam kanał taki na YouTubie i moi widzowie. Jezu, ale ja tak nie umiem zapozować ani nic. Panie są zawsze piękne, także tutaj nie ma się... Nie, pan tak się... To dobrze, to w takim razie chodzi. No, źle się będę czuła, wie pan? Tak, oczywiście. No. A można zamazać twarze i tak dalej, ale ja rozumiem. Czy teraz ruch jest jakiś? No, nie? A pani nie filmuje w tej chwili. A wieczorem jest trochę więcej? Wieczorem tak. No aha. Wiadomo, jak się ciemno robi, iluminacje i w ogóle tak, też ładnie wyglądają. Ta pogoda jest trochę taka, że to jest dość zimno. W zeszłym tygodniu było lepiej, nie? U pani jest tu ciepło, bo to jednak coś tam grzeje. No, ale jak tak wieje czy coś, to i tak mam tylko tu na nóżki, nie? Tak. A tak to tak, czy tak jest chłodno, nie? Wszystkiego dobrego, powodzenia życzę. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Słodkości. A tutaj mamy góralskie specjały. Jakby się kto pytał, to Bydgoszcz, prawie tu, taka centralna część Polski. Można zjeść specjały i z południa, i z północy, czyli rybki. Tutaj serki, słynne oscypki, aż ślinka leci, kozi serek, bacowski, syropy, miody, Dobry, co u państwa? Można się winka na... Wino grzane. Tak, kochani, tutaj można się napić. Nie badają trzeźwość nawet, no ale później trzeba uważać, jak się wsiada. Tak. Wszystkiego dobrego. Herzlich willkommen. Chyba tak się pisze. Z niemieckiego się czyta. Pisze się tak, jak, a czyta się chyba inaczej. No, ale to jest wiadomo, to jest Polska, czyli to jest niemieckie i angielskie napisy. No, w zasadzie tak być nie powinno, jak w świętej pamięci Agnieszka Fatyga mówiła, że powinno być zupełnie co innego. A więc powinna to być Polska. A to trochę przypomina Dziki Zachód. Ciekawe, ile tu kosztuje wjazd, ale tu w tej chwili nawet bym się nie przejechał, bo to jest bilet wstępu, jest 25 zł.
No instrukcja obsługi, dzieci do lat 8 muszą mieć opiekuna. Dzień dobry, przepraszam, czy to jest czynne w tej chwili? Znaczy za jakieś 15 minut. Aha, aha. No być może, że pojedziemy, kochani, na górę. Ale ja mam trochę Pietra. Przede wszystkim był chyba jedyną osobą, chociaż ja nie wiem, może się zdecyduję. Także to tak to, tak to wygląda. O, 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 właśnie. Tak, jeszcze rzut oka na drugie. A tutaj coś jest takiego, że się wchodzi taki magiczny labirynt. Z tego co zrozumiałem. Wchodzi się, ale nie wiadomo czy się wyjdzie. No to tak jak z polskim prawem. Drodzy klienci, prosimy nie biegać, a raczej iść z rękoma do przodu. Dobrej zabawy życzy zespół Magiczny Labirynt. No, na razie ręce do przodu, a później ręce handy hoch może być. Tu Państwo nie stosujecie raczej ręce do przodu, tylko nie handy hoch. Do góry raczej, jak się wchodzi. Nie filmuję w tej chwili Pani. A tu można wyjść z tego, jak się wejdzie? Ja wiem, ale jak kupi się bilet, to oczywiście, ale te można nie wyjść z tego, bo te labirynty są takie, że... Ja wiem, że na tego się wyjdzie. Na tego się wyjdzie. Dziękuję, wszystkiego dobrego. Jeszcze zejdziemy. No i tak, kochani, to jest właśnie tak wygląda. Jarmark, obeszliśmy go trochę. Ops, no a tutaj to normalnie jakbyśmy nie wiedzieli gdzie jesteśmy, no to porzucone maseczki, no oczywiście porzucone buteleczki. No takie buteleczki, małpeczki jak to mówią kiepscy, do zabawy. No i znowu wracamy do przepięknego miasta Brda. A właśnie. A tam jest opera. Budynek opery. Nie tylko chlebem tutaj bydgoszczanie żyją, ale również powiewem kultury. Co? Widziałem, że tutaj z drugiej strony od kaplicy, tak się wyrażę, ten jarmark. Zobaczymy jeszcze co nam przedstawia. Co nam przedstawia? A co jest związane? To jest chyba bosak, tak mi się wydaje. Ale nie wygląda, że to jest bosak. Nawet naszego posaczka nie przypomina, który się odcina od naszego, od polskości. No ale tak, wiadomo, lubi jajka. Lubi jajka. Flisa krabiego, szakiego.
A, fiszak, tak. A co on ma w ręku, to chyba wydaje mi się, że to jest... Co ma w ręku? Co on ma w ręku? No chyba ma bosak. Tak mi się przypomniał. Kawał taki jest jeszcze z brodą. Nie wiem, czy Państwo znacie taki kawał. Jeszcze z czasów, kiedy był taki wesoły obóz socjalistyczny, zwany komuną, obecnie Wyczółkowski. Nawiązuje właśnie do tego, co ten pan trzyma w ręku. Nie wiem, czy pamiętacie, co trzymał Lenin w ręku. No, to ale ospale kawał. Kiedyś jeden z mieszkańców Moskwy poszedł na posterunek milicji, tak wtedy jeszcze była milicja, i zgłosił zaginięcie, a w zasadzie kradzież swojego Moskwiczka, bo takie były Moskwa, Moskwiczki, to były takie samochody bardzo popularne kiedyś w Związku Radzieckim. Zgłosił, a milicjant, który przyjmował, popatrzył na niego, na tego zgłaszającego, tak z ironią, i mówi: widzicie, co tu jest, jaki obraz jest, wisi na ścianie. A ten poszkodowany mówi: no tak, no widzę, no, jest towarzysz Lenin. A co trzyma towarzysz Lenin w ręku? A towarzysz Lenin trzyma w ręku tą słynną czapkę. No to widzicie, towarzysz Lenin czapkę trzyma w ręku, która no bądź co bądź nie jest tak droga jak wasz ten zakichany samochód, którego nie potrafiliście upilnować. Pieprzajcie mnie stąd. Także tak to mniej więcej wyglądały dawniej kawały. O, jeszcze tu widzimy tego przechodzącego przez rzekę. Słynne spiksze, tam co kamraci czytaliście, Państwo czytaliście. O. Tam jest budynek poczty gdańskiej, bydgoskiej, przepraszam, przypomina trochę Pocztę Gdańską, ale to jest tym razem Poczta Bydgoska. No i tak, kochani, dobrnęliśmy do końca. I czekamy na dobre wieści. Byliśmy w Kaliszu przedwczoraj 30. Przedwczoraj? 30. No. Słyszałem, że właśnie naszego kamrata Piotra wypuszczono już za kaucją. Nie wiem, czy to jest prawda, no takie skąpe wieści docierają, ale no czekamy, kochanie. Bądźmy dobrej myśli i chwała wielkiej, niepodległej Polsce.